Dzień dobry ludziska, cześć, no Janu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na kolejny w nawiasie pierwszy odcinek z kampanii Ramzesem w grze Total War Faraon. No i zgodnie z tym, co pisaliście, przynajmniej w większości, zaczynamy kampanię od nowa, bo tamta seria była tak naprawdę nie do wygrania, no nie mogąc zrobić więcej niż de facto 5 jednostek, nie było szans wyjść z tej sytuacji, a więc spróbujmy od nowa. Nie sądzę, że jest to spowodowane poziom trudności, bo no kurde, słuchajcie, gram na z tymi hetytami i zupełnie inaczej, jako tako, wiecie, no już gram te Total War'y. Myślę, że zaważyło o tym jedna rzecz. Mianowicie, w parametrach kampanii, gdzie już mam swoje gotowe ustawienia, wybrałem tą opcję, w której komputer ma losowe statystyki. I myślę, że się na tyle negatywnie to skłoniło, że wszyscy moi sąsiedzi akurat natrafili na takie cechy sprawiające, że wróg jest agresywny, nierzetelny, no i się po prostu na mnie rzucili. Dlatego teraz chyba to odznaczę. A chociaż, kurde, może nie odznaczę tego, zagram sobie wciąż, żeby to było losowe, żeby to nie była, żeby ta kampania nie była taka typowa, ale liczę, że jakkolwiek wyjdzie inaczej, no to co, tutaj nie ma co tego czytać po raz drugi, dalej gram na legendarnym, na weteranie, wypełni swoje przeznaczenie, ale tym razem skipniemy sobie to intro, no i mam troszeczkę inny plan na kampanię, nie ruszymy tak bardzo na północ i na wschód, a ruszymy, uwaga, ku waszemu zdziwieniu na południe. Wiadomo, najpierw muszę zrobić tam pierwszą osadę, czy tam dwie osady, które mają... No, buntownicy, ta frakcja, z jaką mamy wojnę na dzień dobry, a potem już się rzucimy na południe i na tym południu liczę, że wyjdzie coś dobrego. No troszeczkę unlucky, że wiecie, kampania premierowa i dostałem łomot, no ale zdarza się. Mi tak kampanie wychodzą rzadko, najczęściej grając w Szoguna. Miałem kiedyś taki scenariusz, teraz już w Szoguna praktycznie nigdy mi się nie zdarza, że jak zaczynam kampanię, no to chyli się ona ku upadkowi. Z reguły idzie mi dobrze i najczęściej te kampanie wygrywam. A tutaj no, troszeczkę było unlucky, więc proponuję sobie zdobyć ludziska te dwie prowincje i zamiast ruszać na nich, postaram się z nimi ugadać i ruszę. A, w sumie tutaj dotarłem dotąd, do Azati, no i na Breszowie się już waliłem. No to nie możemy dopuścić, żeby nas napadli tak bardzo z zachodu i postarać się jakieś tam pakty dyplomatyczne ogarnąć. Więc co, czy jestem w stanie z kimkolwiek mieć pakt o agresji? Jestem w stanie. No to słuchajcie, jako że mogę to robić, to od razu umocnijmy naszą pozycję w równy balans, niech będzie... dyplomatyczną, tym, że podpiszemy jakieś tam pakty, może sojusze, coś takiego, bowiem to moją pozycję na arenie międzynarodowej już nieco polepszy, a wiadomo, że jeśli będę miał przyjaciół na granicach, nie będę miał wielu wojen, to też komputer mniej chętnie będzie chciał mnie atakować. A tutaj, jak już mnie, wiecie, napadła druga frakcja, to potem to już poszło efektem domina i dosłownie inne frakcje, widząc moją słabość, rzuciły się, chcąc wyrwać ze mnie jak najwięcej. Dlatego proponuję teraz sobie zaatakować tego oto dziada, zrobić to... No właśnie, ręcznie czy na automacie? Pytanie, jak to wyjdzie, bo chciałbym wiedzieć, co czasu oszczędzić jak najwięcej się da. Spróbujmy ręcznie, zobaczymy, jakie w ogóle będą straty i jak dużo będę jednostek regenerował naturę. Bo te pierwsze bitwy bym chciał no, przespeedrunować na automacie, a potem już sobie pójdziemy tak ręcznie. Od tego momentu, jako tako, nie wiem, tury 10, 15, no i straty dosyć potężne, ale i tak nie chcę tego od razu atakować. Może i mógłbym, jednakże proponuję zraszować pięknych medżajów, a więc od razu daj mi oddział piechoty. Tylko dwa mogę robić, to jest no, ilość nie za duża, ale tak, dekrety. W technologii raszujemy na dzień dobry, sądzę, że zadowolenie to jest akurat przydatne, żeby nasza prowincja stołeczna się nie buntowała, bo obecnie troszeczkę no są takie tendencje, że coś, nie coś tam się buntują. I też może teraz sprawdzimy te podstawy dziedzictwa. Zobaczymy, jakie są mechaniki, a więc nie tylko Cheopsa i nie tylko tą handlarkę, ale jeszcze wszelakie pozostałe rzeczy. Dobrze, tutaj mamy ten brąz. To jest akurat bardzo fajny budynek na dzień dobry. Naprawdę fajny. W tym miejscu z kolei mamy centrum wyrobunkowe jako tako już rozbudowane. Fajnie byłoby zrobić to, bo wiadomo, że dzięki temu mam rydwany. A rydwany, no, wydają się być dosyć sympatyczne, ale w zasadzie nie wiem, czy bym nie zraszował jednak na przykład świątyni, ewentualnie powiedzmy, że żywności. O, farma. Daj mi tą farmę od razu. Tu z kolei niczego obecnie nie budujmy. Zerknijmy jeszcze okiem na posterunki. Więcej pogram na streamie, bo już w sensie mamy kampanię hetytami na poziomie tury 74, więc no tutaj już jest ładny wynik. No i tutaj jak widać jest zupełnie inna sytuacja. Mamy sporo armii, sytuacja jest stabilna, podbijamy, rozwijamy się. Wiem, że warto zadbać o dobry układ fortów, ponieważ są takie forty,
które zmniejszają nam koszt utrzymania armii. Generalnie wszystko poza chyba świątyniami i chyba tylko poza świątyniami i fortami zdaje się tymi typowymi, bo wiecie, ja wcześniej powiedziałem fort w znaczeniu, no generalnie myśląc o posterunku, ale chodziło mi o ogólnie wszystko, a teraz raczej poza świątyniami i poza fortami, nie, ja ze wszystkim mogę zrobić interakcję, za mi zwróci 50% punktów ruchu. Ej, to fajnie. Czyli generalnie, jeśli zagadam, a więc kliknę prawym przyciskiem myszy do takiego budynku, no to zwraca mi się połowa punktów ruchu, które wydałem, by do niego dotrzeć. Jeśli mamy te punkty posterunki fajnie ułożone, to możemy sobie tak co chwilę to, wiecie, zwracać, dzięki czemu zyskać masę tych punktów. A więc w tym miejscu, na zachodzie, na granicy, no wam powiem, że chciałbym chyba... Nie wiem w sumie co zrobić. No teoretycznie taki militarny fort powinien odstraszać wrogów, ale w zasadzie wolę chyba jednak zraszać sobie coś typowo pod gospodarkę. No i powiedzmy sobie, że tak, w tym miejscu myślę, że dziabnę sobie no, zwykły może punkt handlowy. W tym miejscu na południu, gdzie iść będę już niebawem, zrobimy sobie... Najlepiej byłoby zrobić, że w ogóle mogę budować te moje specjalne budynki na zasadzie niewieża obserwacyjna, a pomniki chyba nie mogę robić pomników. O kurde... A czemu nie mogę? Bo chyba tam mi się da robić pomniki. Tu jak na razie mam tylko fort, wieżę obserwacyjną, mam też ten obóz przystankowy i któryś z nich, nie wiem który, bo to zobaczcie, to nie pokazuje, ale któryś z nich zmniejszał na pewno koszta utrzymania. To powinno być napisane, bo to mi tak, boostuje zasięg ruchu i chyba widzenia. To z kolei zwiększa mi szansę na zasadzkę. Fort generalnie no, sprawia, że jednostki wiadomo są darmowe, które są w forcie. No i świątynia, niech będzie świątynia. W tym miejscu wydaje się to być położenie takie całkiem okej, a tutaj na sam koniec chciałbym chyba ten kamień wydać. W ogóle mam 3000 kamienia na dzień dobry. Ty, tak dużo? Miało się tyle surowców? Wow! Ej, ładny wynik, naprawdę ładny wynik. No to powiedzmy sobie, że tutaj na zachodzie, na granicy zrobię ten fort mimo wszystko i tu też go wybuduję. Warto. Uważam, że to jest takie zabezpieczenie i pokazanie komputerowi, że nie, nie, kolego, nie ze mną te numery. Postaram się teraz tak faktycznie myśleć parę ruchów do przodu. Wiecie, że atakując tą osadę, co się może wydarzyć? Jaka może być kontra? Czy powiedzmy ci goście są do nas negatywnie nastawieni? Bo jeśli są, to znaczy, że najpewniej nas zaatakują. A więc... przeanalizujmy sytuację już teraz. No i ci goście, Ashkelon, wiecie co, brakuje mi tutaj jakiejś wyszukiwarki, bo klikając na niego, nie jestem w stanie go odnaleźć w dyplomacji. Mogę jedynie w ten sposób, ale nie, aha, widzę, więc mamy no, relacje negatywne. Jemu się nie podoba to, że bije się z Sukotem. Z kolei tym ziomeczkom, uwaga, bo z nimi można by się dogadać, oni mają to w dupie, dlatego teoretycznie chciałbym się z nimi dogadać i jeszcze z nimi przeciwko tym dziadom. A więc spróbujmy coś tam zrobić. No i pakt agresji praktycznie może wyjść. Dorzucę wam troszeczkę złota, parę punkt, no i już coś tam się minimalnie dogadamy. A więc powiedzmy, że 20, ja wiem, 7, 8 złota. Dam ci za pakcik. Dobra, teraz tak, kolejny nasz kolega, to jest z tej frakcji, też się dogadałem, bo wiem, że wcześniej oni się bili między sobą, więc warto się z nim dogadać, a się skupię na południu Synaju. To jest mój, jak na razie, cel. Więc kolego serdeczny, panie kolego, panie Tanni, no z tobą widzę, że jest łatwiutko. Dosłownie wystarczy pamiętać ci złotóweczkę albo trzy, no i już możemy się dogadać. Elegancko i dla mnie to jest fajne, bo tych gości może napadnę, wiecie, oni mają złoto. Więc to jest zasada strategiczna, ale najpierw upewnię się, że na granicy będę bezpieczny. Z nimi, z tym ziomeczkiem mamy relacje, no już takie gorsze, więc on może być negatywnie nastawiony, ale on się chyba lubi z nim, bo pokazuje na zielono. No nie najgorzej. Z kolei ten Ashkelon najpewniej nie da rady. No właśnie, to już jest to kosztowne. No i pan Bai. Ola, on powiedział Ola? Czym się wydawało? Nie wiem tego, ale tak to brzmiało. To teraz zagadajmy do Pergamonu. Kolego serdeczny, nie chcesz, jak rozumiem, ze mną paktów. Zagadajmy do sułtana, a zatem faraona. Meryne Ptacha, który jest obecnie top 1 frakcją w grze. No i on niestety, no też tak niespecjalnie. Chyba, żebym ci coś dał, bo wiecie, jego obalą. On ma relacje dobre, więc dogadaj się z nim, może mi polepszyć relacje z innymi. Mogę w ogóle zostać jego wasalem. To tak, ty wow, na przyszłość? Wiecie co, w tamtej kampanii mogę to spróbować. Może by to wyszło, nie wiem. Wiem, że to złoto mi się na dzień dobry jakoś bardzo nie przyda, więc mogę go wydać nawet... Ojojo, widzę, że ty kolego, no tak chyba niespecjalnie byś chciał. Za 200 złota nie przejdzie, to nawet nie gadamy z nim. Nie ma sensu. Spróbujmy z kimś innym pogadać. Z tym chłopem. No i on się już tam nawet może zgodzić. No to co? Dostaniesz troszeczkę ode mnie złotóweczek. No to już widzę, że więcej kolega by chciał. Tak powiedzmy, że z 50... 52, 50, 51, bo 49 nie wychodziło, no to 51, inwestycja, wydam 100 złota,
ale uważam, że wydam to na dosyć słuszny cel, bo teraz mam sytuację stabilniejszą, a cały ten synek chcę podbić włącznie z nimi, dlatego może teraz pójdziemy tą samą drogą, jednakże no trochę do tego inaczej podchodząc, dogadując się z sąsiadami i licząc, że sąsiedzi nie będą tak bardzo nastawieni na to, by nas zmasakrować, ludziska drodzy. No, zamówiłem mikrofon nowy. Taki fajny, myślę, więc dźwięk będzie troszeczkę lepszy. Ten obecny jest okej, ale wychwytuje no, nie do końca dobry odgłos. No i to mi się w nim nie podoba i to muszę w nim na pewno poprawić. Dobra, to co? Atakujemy subkot. W subkocie pewnie niczego jeszcze teraz nie będzie. Nie wiem, czy... Aha, to jest ta sama prowincja, więc tutaj werbunek będzie. No to raszujemy. Zależy nam na czasie, żeby czym prędzej to zdobyć. Nawet teraz spore straty ponosząc, bo i tak wiadomo, że regeneracja nie jest dla nas żadnym problemem. Szybko to uda nam się zrobić. Jak go zdzieli w ogóle. Nice. Ja pamiętam, że miałem wiele kampanii w Szogunie, nawet na trudnym, niezależnie od poziomu trudności, które przegrywałem i dostawałem naprawdę solidny łomot. I to było serio takie przypałowe. Później w końcu ogranąłem i w jaki sposób nie być tak bardzo atakowanym przez komputer i jak ogólnie wyjść na prostą. Zasada jest bardzo prosta. Atakujcie jedynie prowincję i tej zasady też się nie trzymałem w tej kampanii, bo poczułem się pewnie, że na streamie mi szło dobrze, to też tak jakoś nie trachardowałem, teraz już będę. A więc to jest kampania na full skupieniu. Mianowicie do kończąc moją myśl, chodziło o to, ludziska drodzy, że złota zasada tutorów. Nie atakuj tego, czego nie jesteś w 100% pewny, że utrzymasz. Mianowicie, przykład. Mam armię, no, 15 jednostek, trochę wyczerpanych pustynią, atakuję prowincję, a na przykład dalej jest... atakuję prowincję, po zdobyciu której stracę no, sporo żołnierzy, a tuż przy granicy czyha w armia, no obecnie neutralna, ale mogąca nas napaść, więc tutaj już mi się zapala lampeczka, że nie. Ja to zaatakuję mając pełną armię, wiedząc, że straty nie będą duże i że na spokojnie, kiedy on by mnie zaatakował, będę w stanie się wybronić. No przydałby się agenci do tego, to byłoby wiadomo, że fajne, no ale agentów jako taką mieć nie będę. Dobra, tutaj bierzemy od razu sobie te surowce w tym miejscu. W ogóle nie mam limitu kapliczek, jakim cudem. Wydawało mi się, że to jest na zasadzie takiej, że mogę jedną kapliczkę zrobić na całą prowincję, ale najwidoczniej nie do końca, więc no cóż, jest jak jest. Dobra, łucznicy są nawet ok, ale bym chciał chyba trochę mieć... Nie, zróbmy teraz oddział łuczników, niech będzie. I poproszę na pewno, myślę, że co, no dalej zraszować sobie gospodarkę. To już nic nie zrobię, myślę, że mogę to ulepszyć. To mnie kosztuje 2 punkty, trochę dużo, bo na te punkty trzeba też uwagę zwracać. I to bardzo. Zrobienie tego byłoby fajne, ale to wymaga aż 5 punktów. No i to jest już troszeczkę za drogie, tak uważam. Zaś to no już wymaga 3 punktów i wcale mi dużo... tej żywności, no i daje mi dużo tej żywności. No to tak sądzę, że ten brąz, to mi da 25, zawsze jedna jednostka, czy warto ulepszyć? Przyrost mamy taki nie najgorszy, mógłbym, chociaż ulepszenie osady wymaga 3 punktów, a więc 2 tury, bo to mi, wiecie, 20 parę brązu, nie, to nie jest dużo. Myślę, że lepiej byłoby zainwestować w to, a później zrobić sobie rynek przemytników. I to jest lepszy pomysł. Nie ma co ruszać budynków, warto trochę poczekać. Zdobyłem w ogóle przedmiot, fajnie. Bonus na zasadzkę, to jest dobra rzecz. Okej, okay. No i oczywiście raszujemy sobie na pewno tą zakładkę. Tutaj nic się nie zmieniło, niczego więcej nie mam. Łuk Medżajów, zróbmy w ogóle save. Jest to nowa kampania Ramzesem, wciąż na legendarnym. W sumie to bez żadnych zmian, poza zmianą nastawienia, no bo teraz mentalność na Janusa jest oj, największa na świecie. Takiej mentalności, no nie było. U mnie, wiecie, to tak jak to przysłowie, że kurczę, słabe czasy tworzą silnych ludzi, a silni ludzie tworzą... Nie, poczekajcie, silni ludzie tworzą dobrobyt, a dobrobyt tworzy słabe czasy. Jakoś tak to tam szło, takie błędne koło. No i właśnie u mnie był ten moment, że dobrze mi szło w kampaniach, bo wcześniej, inaczej, na początku tryhardowałem, no i dzięki temu skutkiem czego szło mi dobrze w kampaniach, przez co zacząłem czuć się pewnie, no i zacząłem się mało skupiać. No i to właśnie wyszło, prawda? Wyszło, a teraz jest znowu inaczej. Bo przez to, że mi szło źle w kampanii, to teraz się skupiam i na pewno pójdzie dobrze. Dobra, to bym chciał napaść. Lecę na automacie, by czasu nie tracić, by jak najszybciej to wszystko wskrzesić, chociaż bo to jest osada. Dobra, widzieliśmy na granicy małą armię. Taka armia na pewno nam nie jest w stanie zagrozić. Więc bierzemy to na automacie. Tak w pełni się skupiając, może powinno lepiej być grać tą bitwę jednak ręcznie, bo straty większe, ale... Sądzę, że i tak potrzebuję no, zrobić większą armię, oni się regenerują nawet szybko, więc nie jest to duży problem. Zróbmy sobie teraz raz na pewno i jeszcze jeden kolega. Dobra, no i fajnie, frakcja zniszczona, zrobię to szybciej, wtedy zrobiłem to no, nieco
nieco, nieco więcej czasu mi to zajmowało. Możemy pójść sobie w ogóle pod lepsze oddziały. Ty, i to by mi dało dostęp do elitarnych wojowników, ale oni są już drodzy. Więc to na pewno nie inwestujemy. Zrobienie tego byłoby nawet ok, ale ja wolę chyba od razu zraszać sobie surowce. Patrzcie, dodatkowe 190 żywności. Fajna sprawa. To na pewno też będzie użyteczne. Dlatego raszujemy sobie ten budynek, by jak mówiłem, zrobić szybko tą żywność. Niczego więcej nie budujemy, jedynie posterunki można by zrobić. No i tak, posterunek na granicy będzie to zdecydowanie, myślę, że egipski fort. W tym miejscu chciałbym zrobić ten taki handlowy. Ale co się zmieniło? Nie ma tych limitów. Jakby... Oznacza to tyle obecnie, że mogę budować, jeśli mam w tym miejscu powiedzmy świątynię, to mogę zrobić ją i tak tutaj. A mi się wydawało, że tak to nie działało. Poważnie, jakoś tak miałem wrażenie, że trochę było inaczej. I tutaj to mi da, zobaczcie, nie wrażyłeś na wyczerpanie. O! I o tym powinienem pamiętać. A więc hola hola, bo tu już zaczynałem powoli pustynię. Dlatego to mi na pewno anuluj. Ja chcę już sobie zrobić budynek, który da mi, wiadomo, niewrażliwość na wyczerpanie. Ważne. A tu z kolei możemy pójść sobie pod ten punkt handlowy. Przy okazji w tym miejscu, bo to już są pustynie. No są pustynie, więc powinien de facto tą kapliczkę wyburzyć i zrobić jednak coś, co mi, chociaż tu też zobaczcie, jest wyczerpanie. To możemy teoretycznie wywalić sobie te dwie rzeczy, zastąpić je, bo teraz jakoś mi na to wpadła myśl, że mogę z tego skorzystać, że te posterunki no mają... Czy to właśnie był fort, jak go anulowałem? A chyba tak. No nic. Może lekki misklik mniejsza, ale na pewno chcę sobie zrobić obóz przystankowy, a tutaj myślę, że chyba obóz handlowy. Bo ten fort to teoretycznie jedna jednostka, tutaj graniczymy z faraonem, myślę, że nie będzie jakiejś wielkiej potrzeby. A w tym miejscu mamy też kapliczkę jedną. Dobra, to ewentualnie przebuduję... Kurde, no i straciłem troszeczkę kamienia, nie pomyślałem, zobaczcie. Totalnie analizując tą sytuację, tą kampanię, nie zwróciłem uwagi na forty, no i teraz to wychodzi. Ale dobra, już nie będziemy zaczynać od nowa, to jest jakiś tam nieduży błąd. Na przyszłość na pewno zapamiętam. Więc teraz dałbym sobie jakiś fajny edykt, na przykład na razie pod uwagę werbunek. O ile takowyż edykt mam i mam mniejszego utrzymania, tymczasowo mi to osłabi siłę roboczą i zadowolenie, ale nie ma z tym problemu. Grunt, żeby taniej wyrobować i lepiej, skuteczniej. A tu nic nie chcę. Mamy też awans Ramzesikiem. No to co? Koszt utrzymania. Zraszajmy może to do 10 punktów, bo potem już tam zobaczycie o jedynie 1% wzrasta. Potem pójdziemy sobie powiedzmy pod uzupełnienia. Bo widzieliście, że jednak no po tych stratach bywa to niekiedy bolesne. Nawet mógłbym teraz zrobić taki myk, że podbiję gościa na wschodzie i oddam te osady sąsiadom, by z nim mieć przyjaźń, no i sobie utrzymać na długo pozytywne relacje na Synaju. Zdobywając właśnie Ashkelon do tego. Dlatego to jest duża osada z dużym garnizonem, nie byłoby to łatwe. No chyba, że spróbujemy faktycznie jakąś dyplomację odpalić, bo ty chłopie, bijesz się z Ashkelonem. No i ty się też bijesz z Bereszewą i tłuczysz się z Synchemem. No to no generalnie nie wróżę powodzenia wam niestety. A z tym gościem? Z tym gościem się nawet szanujesz. No to możemy do niego zagadać. Kolego serdeczny, nie chcesz deala. Okej, bo Ashkelon się bije tylko z nim. Bo tak wiecie, myślę, czy w zarodku tego dziada nie wywalić, bo ja wiem, że ta koalicja na mnie ruszy prędzej czy później. I to jest raczej taki naprawdę pewniaczek. No dobra, tak czy siak, zróbmy teraz tak. Ciebie, kolego, potrzebuję na pewno. I może jeszcze jedną taką jednostkę. Trochę zaczyna nam brakować brązu, ale spokojnie. O to się jakoś bardzo nie martwmy. To już bym... Nie, przepraszam, tylko... Co ja bym zrobił? Ja bym sobie zrobił... O, koniecznie ten budynek, ale potrzebuję... No właśnie, budynek osadny na poziom trzeci. Trochę problematyczne. Trochę bardzo problematyczne. To byłoby też super, zobaczcie. Bo w tym miejscu... No dobra, no to dajmy sobie to na pewno. Ulepszajmy osady, niech będzie, i posterunki, one się nam tworzą elegancko, gdzieś tam budowa jest, ale to możemy już wstępnie olać. Wpływ jest bardzo ważny, kultura no jest istotna, bo tutaj mamy tych chyba kannickich koczowników, dlatego trzeba się na nich przygotować. No i tak myślę, zastanawiam się, czy nie będzie dobrym pomysłem faktycznie zdobyć Ashkelonu, by umocnić tego dziada, ale no widzę, że ten dziad już jest tutaj od wschodu no niszczony i to dosyć brutalnie. Zróbmy sobie zapis kampanii, wejdźmy na nowo w dyplomację, żeby nie było lipy. No i w tejże dyplomacji coś tam sobie wychachmęćmy. I tak, sąsiedzi moi, trochę jakoś to, bo powiem, dla mnie jest nieprzejrzyste. Serio, jakoś tak nie czuję tego za bardzo. Ugarit jest daleko, to z nimi nie chcę. Buto, panie Buto, masz fajne bardzo osady, ale mogę się z tam dogadać po prostu, żeby mieć przyjaźń. No i spróbujmy, za złoto na przykład. Widzę, że złota... pragnie się to bardzo. Serio, to nie są duże ilości złota, co ja teraz im daję. Widzicie, to mogę w turę odzyskać, jak tą osadę zdobędę.
Ale no, chcemy jednak te pakty mieć. Dobra, to już się udało zrobić. Teraz to posortujmy sobie tak odpowiednio. No i w sumie Shedet... Shedet. No teoretycznie mógłbym, ale tu już szansa jest mniejsza. Team ma... Na ciebie na pewno chcę kolego podbić. To na miliard procent, bo masz brąz, a ja brązu bardzo potrzebuję. Na to się zastanawiam. Czy nie poświęcić minimalnie czasu na to, by utworzyć silną i sprawną koalicję przeciwko tym dziadom? Bo oni mają de facto jedną osadę, a więc jakbym go w turze kolejnej tudzież za dwie zaatakował, oblegał, no to może nam się uda coś tam zrobić fajnego, bo zobaczcie, on teraz werbuje, no to on pewnie zwerbuje sobie teraz 4 albo ileś tam jednostek, no ale taką armię nie ma sensu, żebym atakował, poczekam sobie do fulla, no i może ruszymy na ten Ashkelon i go zrujnujemy lub schandlujemy. Trzeba dobrze pomyśleć, no Janus... Gwarantuję wam, ludziska, że pomyśli odpowiednio. Już moja duma została zarumiana, jeszcze ktoś mi napisał komentarz, że ach, no ja nie graj na legendarnym, zdecydowanie sobie nie radzę na tym poziomie, zagraj for fun. Kolego, czy ty nie wiesz, jaką dumę ma gracz totalorowy, który tryharduje? No stary, no nie. Oho. No i tak. Postaw budynek. Okej. Okay. No to jest fajne, nie mam kamienia. Brąz... Powiem, że to byłoby fajne. No myślę, że chyba najbliżej żywność wybuduję. Bo nawet żywność ja mogę zrobić sobie w bardzo szybki sposób. Chociaż nie wiem, czy brązu mi powinien wziąć. No bo brązu nie mam jak zrobić. Musimy to wywalić i na nowo zrobić. A nie wiem, czy takie coś by mi zaliczyło. No niby, no może i tak, ale żywność ja mogę nawet sobie, wiecie, tak ominąć zasady i zrobić budynek na zasadzie, to był taki jeden, nie ten. A go nie mam tą frakcją. Ty dobra, to chyba jedynie to mają ci, jak oni mieli... Chetyci, kuźwa, oni mają taki fajny budynek, ale powiedzmy sobie, że mam turę na to 10. To ja mogę to wczytać? Powiedzcie, że jednak mam złą, podjąłem decyzję. Dobra, początek tury, fajnie, że taki safe na początku tury. Zróbmy to raz jeszcze, bo to jest, wiecie co, głupie, że nie mogę sobie tych misji na sekundkę zwinąć, zobaczyć na sytuację i wybrać. Dla mnie to jest bez sensu, że na ślepo, no po co? Nie widzę powodu, więc kamienie zrobimy. No to zróbmy w takim razie eksperyment społeczny. Czy, jeśli ja teraz ten brąz ulepszę, to czy mi to zaliczy? Jeśli nie, to prawdopodobnie to wyburzę i zrobię na nowo. Koniec końców chyba z tego, chociaż nie, raczej zróbmy test. Może to zadziała, mam nadzieję. Jeśli nie, przypał. Jeśli tak, fajnie, zobaczymy. Dobra, więc tak, oni już tutaj widzę, że mają no, dużo żołnierzy. No i widzę, że się werbują. Werbujesz się kolego? To się werbujesz nawet podwójnie z tego co widzę. Chyba że... A to masz 13 jednostek i to są widzisz oddział mocne. Oj, ten Ashkelon jest nie do zdobycia. To są szermierze weterani. No i prawdopodobnie relacje mamy negatywne. Dobra, zobaczmy sobie relacje. Pokaż mi się. Kolego serdeczny. Z tobą? No mamy... Coś takiego średniego, bo to mi się nie podoba ten Sukkot. Ten chłop, no to jest już podbity praktycznie. No i z nim ogólnie, no mamy relacje nawet dobre, ale dobra, to na razie olejmy temat, nie patrzmy już na to. Ugarit. Ugarit jest państwem silnym, to są na pewno Kanan. Znaczy mogę z kimś mieć, nie wiem, sojusz przymierze, dostęp wojskowy nie mogę mieć. No to pytanie, co chcemy zrobić? Zastanówmy się, bo mógłbym też napaść tych gości, no bo ja to bym naprawdę zaatakował po to, by to zniszczyć, bo wiem, że z tego będą mnie atakowali, a to jest naprawdę mocna forteca, chyba że olewamy temat i ruszymy południe. Ale tu znowu jest ta pustynia śmieszna. A to się jeszcze robi? Czekajcie, to jest budynek, który... Uwaga, to jest ten chyba. Aha, i to mi daje tą niewrażliwość na pustynię. No dobra, a wychodząc z prowincji się regeneruję powoli. No to nie, to wchodzimy z powrotem. I poproszę teraz zwerbować sobie jeszcze oddział na pewno łuczników i oddział tej piechoty, która raszuje. Dobra, cudownie, poczekamy jeszcze po temperatury, no i ruszamy dalej. Okej. Całkiem mi się takie coś podoba. W tym miejscu frakcja napotkała Meshwesh. Spoko. Misja, żeby ten brąz zrobił. Zobaczymy, bo czasem to działało. Powiedzmy, że Fatyli takie mechaniki funkcjonowały poprawnie. Były takie misje od papieża, żeby zrobić budynek sakralny, a wystarczyło, że go ulepszyć na poziom wyższy i też już to śmigało. No to najlepszym scenariuszem byłoby, gdyby on podciągnął armię na niego, wzajemnie by się pobijali, nawet jeśli ten by wygrał, to ja bym wtedy wkroczył. No Janus wkracza i no Janus dojeżdża. Ale no dużo zwrócił żołnierzy nasz oponent. Chyba, że on stąd pójdzie, ale na to, że on stąd pójdzie, to mi nic nie da, bo ja muszę zrobić jakąś wyrwę, tudzież drabinę wybudować. Nie mam tu żadnych machin leżniczych. A więc, no, nie zdobędę to jest w turę. No i co, masz tyle jednostek? Mamy Shemsu Hor. Okej, czy mamy już te bóstwa i tak dalej. No to sobie bóstwo, mamy te nasze Ramzesowe, spoko loko, niech będzie.
Więcej chyba się nic innego takiego nie odblokowało. Posterunki powstały, bardzo fajnie. I teraz tak, czy ja tutaj faktycznie mam to wyczerpanie, czy nie mam? Bo, jak to działa? Bierna premia. I ile ta bierna premia potrwa? Posiadana armię w lokalnym regionie. No pustynie. A, faktycznie. Czyli zobaczcie, najeżdżam, jest czacha. Klikam, nie ma czachy. Zarąbiste ludziska, naprawdę. No dobra, no to ja myślę, że możemy się już ustawić tutaj tak bardzo, że tak powiem, sprytnie. Po Nojanowemu. Stąd sobie już wychodzimy. No i... Kurczę, nie wiem, w sumie czy to dobry pomysł. Nie, wczytaj. No, misklik. Misklik umysłowy. Pomyliłem się. Chcę jednak sprowokować wojnę z tym dziadem z północy, ale w taki fajny sposób. Już mówię jaki. Zrobię zasadzkę. Dokładnie tak. Zasadzkę, po to, żeby ta armia ruszyła na mnie. Tylko czy to jest jakiś fajny las, żeby to wyszło? Jest fajny las. W ogóle ja też muszę pamiętać o tym, bo to mi, zobaczycie, sprawia, że mogę atakować w trybie marszu. I to jest zarąbiste. No, to jest naprawdę fajne. Dobra, ale ja tego chyba jeszcze nie mogę robić, bo pytanie, czy ile to trwa czasu? Wydaj rozkaz. Czy to trwa cały Szemsuchor, czy nie? Nie można użyć tej komendy w tej turze, gdyż została ona automatycznie aktywowana. Nie, no, ale przy użyciu. No to właśnie nie wiem, jak długo to użycie trwa. Na razie nie potrzebuję z tego skorzystać, więc zróbmy sobie takiego trapa. Wychodzimy sobie tutaj, zobaczcie. Robimy sprytny ruch. No Janus jest sprytny. Jest sprytny. Czasem jest retardem, ale jest sprytny generalnie. Weźmy sobie naszych medżajów. Jeden z ziotakich ziomeczków, jeden z ziotakich ziomeczków. I teraz awansujmy sobie ciebie, kolego serdeczny. Damy ci na pewno 10%, elegancko. Damy ci jakiś fajny tytuł. O, no ludziska, zarąbista sprawa, zobaczcie. To mogę nawet teraz... A nie, bo to dopiero zacznie działać od tury kolejnej. To bym wtedy anulował werbunek, bo najpewniej to... No właśnie, niestety nie zadziała. Szkoda. Szkoda, ale spoko. Nawet jeśli nie zdołam tych jednostek zrobić, chcę teraz tą wojnę wypowiedzieć. Czyli ty, kolego, gościu, z którym nie mam żadnego paktu, mogę ci napaść, ale mogę też spróbować zaproponować mu dołączyć do tej wojny. No i zobaczmy. To jest Aszkelon śmieszny. Kolego, co mi za to właśnie da? Właśnie mi za to da troszeczkę złota. Naprawdę mówiąc, złotem mi się nie przydawałoby więcej drewna na surowce, ewentualnie więcej brązu może. Masz to brązu troszeczkę? No nie za bardzo, wiesz, że brąz jest bardzo kosztowny. Nie dasz mi 200 drewna? Nie dasz mi 200 drewna. 100 drewna też, widzę, że bieda i taka totalna bieda. No to spójrzmy sobie na brąz, bo brąz jest ważny, to są nasze jednostki, musimy mieć go dużo. Dobra, tyle. No to może jeszcze minimalnie więcej. 120, powiedzmy, że 2. I jeszcze trochę ziarenek żywności, by maksymalnie to wykorzystać. No i co? Trwa zasadzka, szansa jest no, średnia, bo 50%. Chociaż dało się jakoś to zboostować. Ale nie wiem jak, ale na pewno się jakoś... A, ja nie mogę tak zrobić w rabunku. No dobra, no to liczmy na to, że się uda. Liczmy, oby się udało. Mam wielką nadzieję. No, tutaj teraz możemy sobie zrobić dwie opcje. Albo to, tylko to mi się będzie robić. Nie, czyli nie zrobię tego budynku, finalnie mi się nie uda. No to proponuję sobie ulepszyć ten Sukkot i tam zrobić ten budynek do żywności. To będzie na pewno najmądrzejsze na chwilę obecną. No i co, żywność będzie na plus. Nie mam jakiejś biedy z surowcami, kamyczków trochę mam. Jakoś mam wrażenie, że mam więcej kamieni niż wtedy. Pamiętam, że w tej pierwszej kampanii bardzo szybko mi zaczęło brakować. A tutaj? No patrzcie na to. Tak idzie dosyć sprawnie. Dosyć bardzo sprawnie. Myślę, że nagram jeszcze jeden odcinek, swoją drogą, po tym. Bo, no kurde, będę miał spokój. Spokój, wiedząc, że jeśli kolejny odcinek będzie dobrze, no to najprawdopodobniej kamień nie przegram. Bo to jest kwestia pierwszych turek, już będę miał stabilizację i tak dalej, to nie ma bata, że przegram. To ważne jest, że na początku mnie dojechali. No, no okej, w ogóle od razu już mi się nie podoba parę rzeczy, więc tak, neutralne frakcje myślę, że najszybciej, frakcje sojusznicze najszybciej, frakcje wrogie szybko. Mniej czasu będziemy tracili na to, dużo mniej. Oho, Aszkelon i? Łapiesz się, kolego? Łapiesz się na to, ha, pajacu jeden. Dobra, dawaj zasadzkę, straty najprawdopodobniej będę miał mniejsze na tomacie i wybiję mu całą armię, a... Gdybym grał to ręcznie, no to uciekną. A że nie mam rydwanów żadnych, no to ich nie dobiję. Dlatego to jest jedna opcja, by w całości ich skasować. Teraz sobie na pewno swoje wojsko uzupełnię. Przekazuję się jeszcze część uzupełnię automatycznie. I ten generał stoi pod miastem. A wiecie, co to mi daje za możliwość? To mi daje możliwość, że tak powiem, sprawienia, żeby obrońcy wyszli naprzeciw. Dlatego no, udało się. Nie wiem, czy on nie stchórzy. Może stchórzyć, zobaczymy. No i tak właśnie myślę, czy nawet tego Aszkelonu bym nie zdobył, chociaż nie chcę. Chyba wolę go dać jakiemuś przyjacielowi. No bo tak, on ogólnie dostaje łomot. Mogę dać go, nie wiem, Megiddo.
No i będę, komuś to muszę na pewno oddać. Jeszcze nie wiem komu, ale komuś na 100%. No to co? Atakujemy sobie ciebie, kolego, w trybie obozowania. No i zobaczmy, jak to będzie wówczas wyglądało. I co? I kolego, przejmujesz bitkę, więc masz tych swoich weteranów, którzy mają morale 55, zatem lepszy niż... Nie, moi mają lepsze żołnierze, ale obrona 232, walka, przepraszam, obrona 50, u nich no, są gorsi od moich. No to Medzajowie to elita, ale są nasi mniej liczebni. Nie wiem, dlaczego jest taka niska przewaga. Czasem komputer negatywnie to wylicza, no ale spoko. Żeby nie było odcinka bez bitwy, no to sobie oczywiście to stoczymy już ręcznie, tak normalnie. Musi być dobrze. No dobra. Okej. Okay. Ma widzieć, że komputer rzeczkę, no to tam może mu dać możliwości do obrony. W ogóle powinien mieć obóz, bo widzieliście, że miał ustawioną fortyfikację, ale to jest chyba taki obóz jedynie, no, taki po prostu jest, ale faktycznie nie funkcjonuje i w tle widać tą twierdzę. W ogóle jak to wygląda, to czerwone, jakby, kurde, nie wiem, ładnie, bardzo ładnie, ale tak dziwnie trochę. No i, no i tak, ludziska drodzy, o Jezu, moja kamera skacze. Tutaj nadciąga wsparcie i to jest, o dziwo, armia z miasta. Nie wiem, jak to komputer wyliczył, że armia z miasta nadciąga stąd, a nie z miasta, ale okej. Okay. Plan taki, by ich od razu na Hama zraszować, żeby się komputer nie spodziewał. Co wy na to? Zrobimy to. Więc sobie teraz ich wymieszajmy. Chciałbym, żeby frontalnie, wiecie co, byli nasi miecznicy, a od boku impet zrobią maczugiści. Tak jest plan. Czyli co, wy na bokach. Dobra. Frontę może też by wbiegli, może też, że byłoby to dobre, ale nie wiem. Wy na razie może być na tyłach, panowie. Łucznicy wszyscy z tyłu. Oszczepnicy gdzieś tutaj. Piękny Ramzes z tyłu leciutko. No i co, bitwę rozpocznij. Od razu, słuchajcie, dojeżdżamy. Od razu. Ja wiem, że powinienem ich teoretycznie pozwolić im stąd odejść, bo teraz szybko uciekną, jak będzie krawędź, bo jest blisko krawędzi mapy, ale mimo wszystko... No już, niech tak będzie, bo dzięki temu może i więcej ich ucieknie, ale najpewniej bitwa pójdzie mi lepiej. A więc to jest miecz obosieczny. Dobra, teraz tak, kolego. Atakujesz. Czy od razu biegniecie? Wy od razu... Tak, biegniecie. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz wy od tej strony, panowie. Wy od tej strony. No i ładnie ich otoczymy. Naszą milicją śmieszną troszeczkę linię bym chciał wzmocnić. Wszyscy moi strzelcy, no oczywiście już muszą elegancko strzelać. No i otoczenie jeszcze, patrzcie, są wzięci na dwa baty jego strzelcy. Czyli tak, jeden wziął tutaj. Drugi myślę, że może się rzucić na piechotę. Tak samo ty, kolego, lecisz na nich. Ty, kolego, rozbij jego flanka, więc tu atakujesz. No i niby on już wygrywa, zobaczcie, jest pewny siebie. No i tak wygrywa dosyć konkretnie, ale nie wiem, czy nie walę po swoich, oszczepałem przypadkiem. Myślę, że jest szansa, więc postarajcie się rzucać, nie wiem, gdzieś tak. Panie Ramzesie, idź troszeczkę bliżej. Bo nie wiem, czy ci oszczepnicy, wiecie, teraz nie trolują. Bo możliwe, że oni walą po plecach. Nie do końca się przyjrzałem, nie miałem okazji zobaczyć, jak oni operują tutaj. Nie, nawet celnie z tego, co widzę. Dobra, czyli jest okej. Okay. No tak, tu już się wbiliśmy pięknie i tak dalej. Ta flanka myślę, że jest zdominowana. Środek umocniłem z syfem, posyfem, ale umocniłem, to się liczy. Wsparcie wroga no jeszcze nie jest dla nas widoczne, ale moje piechota, wam powiem, że jest kuźwa masakrowana w parę sekund. Ja mam wrażenie, że ci łucznicy, no to chyba to jest leciutki, że tak powiem, sabotaż z ich strony. A coś mi się skromnie wydaje, że istnieje takie prawdopodobieństwo. No dobra, wal w środek, kolego. Będzie najbezpieczniej. Ty w sumie możesz walić, nie wiem, może w tamtych gości. No i co, Ramzesie. Jesteś blisko, jest okej. Okay. Odpal sobie teraz strzał ognisty, by im morale zmniejszać. No i w sumie to... Wygrywają flanki, środek pada. Czy to jest dobre? Nie do końca. O, ale ci już są zachwiani, już mają niższe morale. Dobra. Jak się uda ich złamać, to od razu się komputer wycofa i to będzie dla nas piękne. Pokaż mi teraz to. Zróbmy jakieś w ogóle zbliżenie na bitwę. Tylko to jest dla mnie tyle ważna bitwa, że wolałbym w takich bitwach pewnych, które będę grał oczywiście. Oho. O kurwa, zapomniałem. Dobra, idziesz się, kolego, poświęcić. To teraz się leciutko przestawcie, drodzy państwo. Idziesz gdzieś tutaj. Ty ten Ramzes też już wal w niego. I poświęcimy sobie, albo w ogóle oszczepnicy, rzućcie w nich salwę. Rzućcie, zróbcie to. A wy walcie od boku. A więc strzelasz normalnie, panowie za bardzo odbiegliście. Ty, kolego, też tam uciekaj sobie jeszcze bardziej. Wal pociskami zwykłymi. No jak te moje flanki? No powiedzmy, że flanki są ok, ale kurde, wiecie, szału nie ma w tej bitwie. No środek jest bardzo niekorzystny. Na szczęście no jest tutaj Ramzes. I Ramzes dużo daje, bardzo daje dużo. Dobra, w ogóle łucznicy no, muszą gonić wroga, bo ten nam ucieka. Ale widzę, że już ich ładnie pobijaliśmy. Sporo ich tutaj ginie, czyli taktyka podobna do kampanii z Roma, do taktyki z Roma 2. Na zasadzie... Uciekamy łucznikami i innych łuczników wykorzystujemy do tego, żeby wroga naparzać. Żołnierze Medzajów panikują, zarąbiście. Bardzo zarąbiście, muszę przyznać. Dobra, no wal w nich, chłopie. Już mnie nawet nie denerwuj i naparzaj. Dobra, ty możesz w sumie walić, nie, może ty wal tam. Teraz wami leciutko
podejdź tak, żebyście się nie blokowali i ty w ogóle uciekaj. No już są bardzo pobijani nasi wrogowie na szczęście. Nawet wiesz co, możesz z nimi walczyć w zwarciu. My go po plecach pobijamy, to już powinno być dla nas korzystne. A więc wal tutaj. Oszczepniku, walisz sobie w tych dziadów. Ty w sumie bijesz się normalnie z nimi, ty już też się rzuci na tamtych. Oho, i chyba komputer powoli się załamuje. Mogę sobie na takie straty pozwolić bez żadnego problemu, w związku z tym, że nie mam innych wrogów obecnie, więc... Ja w tej osadzie spędzę parę tur na regenerację i dopiero za chwileczkę z niej pójdę. A tutaj już łucznicy od pleców walą w jego wodza. O, jak mu szyję przebiwdzieliście. W ogóle te strzały są grube tu strasznie, naprawdę. O, bardzo grube. Okej, dobra, on się tu zawija, bo będę musiał pewnie oblegać i tak. Może tą osadę będą się wziąć głodem, nie wiem tego. Bo ich tutaj trochę ucieknie, ale no, gdyby oni mogli wrócić, to byłoby gorzej. Teraz tak, wy już się przestawcie i walcie znowu w tamtych panów. Ty idziesz sobie gdzieś tam, ty się już tutaj też z powrotem zamruć na tamtą stronę. I mamy GG WP oficjalnie. No to wszyscy łucznicy w trybie walki w zwarciu. Myślę, że możecie ich tam ścigać i postarać się dobić tyle wrogów, ile się da. Próbujmy. Byłoby to naprawdę fajne. No, nie wiem, czy się w ogóle ci Medjayowie będą w stanie przegrupować, nie wiem tego. Liczę, że jakoś tam im to wyjdzie, nie najgorzej, ale no może być... Może być bardzo różni. I czy ja coś straciłem? Jeden oddział mi spańkował tych gości. No ale w ogóle mocni są ci weterani. Niby miałem od nich lepsze statystyki. No, ale wyszło tak nie za fajnie. I on padł? Nie, on żyje. Dobij go szybko. Wiecie to, czy jego oddział się przetrwa, czy nie? To jest kwestia tego generała. Dobra, teraz ma rzekę, więc tego spowolni o ile procent? Czy on utonął właśnie w rzece? Czym się wydawało? Co się stało? Nie, strzała go trafiła. Okej. Okay. Tak? Czy może rzeka? A w ogóle co to robi ta rzeka? Może jakieś obrażenie zadawać? Nie, jeden jest powalny, ale tak dosyć nie bardzo. No to co? Mamy zwycięstwo. Poległo naszych 600. Zostało 300 po stronie wroga. Czy to mi pozwoli na automacie wziąć tą bitwę? Może muszę połączyć moich Medjayu, tych szermierzy. Zobaczymy. O, okej, okay, kolego. A więc tracisz głowę. Ramzes cię dorwał. Koniecznie sobie wszystko uzupełniamy. No i teraz tak, masz wsparcie z Fortu, ale takie śmieszne, komiczne. Zrób mi na pewno drabinę i ja to na automacie postaram się wziąć. Albo w ogóle tę bitwę zagramy ręcznie. Zobaczymy. Okaże się niebawem. Tymczasem myślę, drodzy Państwo, że teraz Wam serdecznie podziękuję za uwagę. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discorda i Twitch streama. Linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, żegnam Was. Hej, hej!